film dotyczący sadzenia kapusty i wszystkich zwyczajów z tym związanych. Mamy nadzieję, że będzie się Państwu podobać. Sadzić kapustę będziemy przed chałupą Dziupka. Będą w kościele na wieczór zawiązywać dzwony, a babka radziła, że jak wielki cwortek zdąży się przed tym zasiać kapustę, to ona się będzie dobrze zawiązywać, a będzie potem wielko, jako dzwony kościelne. Już idę. Mamy w miarę ten ziarenko kapusty do siocio. Mamy też wodę święconą. Poświęcone kicicki z niedzielę kwietnej. I tu jest w smateczce, mamy kromkę chleba z wilije. Będzie nam to wszystko trzeba, żeby kapusta się nam przyjęła, żeby zacyna kiełkować, żebyśmy mieli potem na rozsady. A teraz idziemy do ogródka. Weź kosycek i pójdź. Są my w Orawskim ogródku. Tu muzeum przed chałupą Alojzego Dziupka. Ta chałupa jest 1839 roku i tu pielęgnujemy taki ogródek, jako to do dni miały nasze babki. A kawałek tu mamy, kabedymy sioć tę kapustę. Ania, ale zanim zaczniesz, muszę cię pokropić wodą święconą i troszeczkę, co mamy w kosycku, żeby nam Pan Bóg te plony wszystkie pobłogosławił. A ty się teraz, Ania, przezygnoj, dam ci motykę, bo pierwsze musisz grządkę pokopać i przyryktować. Dobra. Masz motykę i no kopaj tak, żeby rąc nie łomiona. Ania teraz przyryktuje, bo wybieraj ta dziecko trawę, kany jest. Troszkę pokop. Ale zanim jest te ziarenka domy, to musimy klęknąć, żeby się nam ta kapusta przyjęła, to wsadzę tam te kicicki. Pięknie przy tego nakroj. I wiesz co, tu w smateczce mamy łopłatek z chlebem z wilije, żeby nam ta zodno gowiedź niosła, to dejzę też tam koło tych kicicek i zasyp to syćko gliną. A teraz może z miareczki powsiewać ziarenka. Pięknie tak powstórzaj. Musimy to przydeptać. No i lepiej nakręcąco, bo wtedy to się pięknie syćko zrobi. Jeszcze tutaj dziecko, jak jeszcze masz. Tam już sypie. Podchodź tak trochę do góry, Ania, niech wpadnie do tej grządki. Na chwałę boską, niech to syćko rośnie. No i będziemy czekać, co nam się przyjmie, a potem będziemy to rozsadzać na głąbisku, żebyśmy na jesień mieli cały wóz, żebyśmy se zadeptali, żeby nam bieda nic nie zrobiła, bo jak będziemy mieć kapustę i rzepę dziecko, to zimę i syćkie biedy przedzierzymy. Pozdrawiamy syćkich z muzeum ze Zubrzycy Górnej. I Bóg zapłać, żeście nas wysłuchali. Zosia Barciok, Pan Maciok.